tym odcinku. Mamo, ty mnie szukałaś? Ja tu przez cały czas jestem. Boli mnie brzuch. Chyba mam jakąś grypę żołądkową. Ani, ja jestem Maria Zastrzyk. Widzę, że ta choroba naprawdę namieszała ci w głowie, ta gorączka. Teraz boli. Ach, cóż, podejrzewam, że to może być zapalenie wyrostka robaczkowego. Jesteś chora? Masz grypę żołądkową? Susia, to po prostu wrodzone aktorstwo. No jak tam było, siostro Mariu? Wszystko tam z Amelką dobrze? Ta baba chciała mi zrobić lewatywę. Amelka! Amelka, gdzie ty jesteś? Amelka! Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie ma cię, gdzie ona polazła, no? Amelka! Amelka! Znowu światła nie zgasiła. Amelka! Amelka, gdzie ty jesteś? Jasny pierun, no. O, jesteś, Haniu, tutaj. Nie mogę znaleźć nigdzie Amelki. Wiesz, że ona znowu dostała złą ocenę z angielskiego. Już nie wiem, co zrobić. Znaczy, wiem. Zapisałam ją na lekcję na platformie Alright. Ma indywidualne lekcje z języka angielskiego. Teraz. I nigdzie jej nie mogę znaleźć. No tak, widziałam ją. Była u mnie całkiem niedawno. I powiedziała, żebym ją zastąpiła na dodatkowym języku angielskim właśnie na tej platformie Alright. Bo ona ma jakieś bardzo, bardzo ważne sprawy do załatwienia. A później już jej nie widziałam. Ładne rzeczy. Co ona? Jakie ma ważniejsze sprawy? Najważniejszy jest dla niej język angielski, poprawienie ocen. Niech ja ją znajdę. Amelka? A co ty tu robisz? Szukałam cię tu. Krzyczę, wołam cię cały czas. Mamo, ty mnie szukałaś? Ja tu przez cały czas jestem. Boli mnie brzuch. Chyba mam jakąś grypę żołądkową. Tak nagle boli cię brzuch? Przed lekcjami języka angielskiego? Przecież podobno przed chwilą byłaś u Hani. Mogę wiedzieć, co się dzieje? Przecież musisz poprawić te oceny. Nie, mamo, ja naprawdę nie byłam u Hani. Nie wiem. Może ja za dużo pączków zjadłam, więc dlatego się tak czuję. No nie wiem, Amelka, miałaś mieć pierwsze zajęcia na platformie online z nauczycielem, który jest tylko dla ciebie, wymyśla świetne zabawy. No ale nic, jak się źle czujesz, dobrze, to niech Hania ma za ciebie, weźmie za ciebie tą lekcję, a ty się kuruj, bo ja muszę wyjść. Hania się tobą zaopiekuje, okej? Okej. Next to countable ones that we can count, and you next to the ones we cannot. We use other phrases to talk about. Okay. Okay. Let's start with the flower. I think it's uncountable. Yeah. Sugar too, uncountable. Yeah. Onion is. Can you możesz rozmawiać? Czekaj chwilę. I'm sorry, but I must talk to my mom for one second. I will be back soon. Przepraszam, wiesz co, byłam u niej, podobno jest chora, a ja muszę wyjść, proszę cię, skończysz lekcję, zejdź do niej, zobacz, czy jej coś tam, nie wiem, podać po prostu, jak wrócę, to zobaczymy, jak się czuje, być może trzeba będzie pójść do lekarza, dobra? Mogę na ciebie liczyć? Dobrze, mam. Dobra, dzięki, kochani, pa. Susia, udało się, mam 2 dni wolnego od szkoły lub więcej i w ogóle wolnego. Ale jak ci się to udało? No, jak zwykle, grypa żołądkowa. Jesteś chora? Masz grypę żołądkową? Susia, to po prostu wrodzone aktorstwo. To co dzisiaj robimy? Znów nowe slajmy. No, to... dobry pomysł. Okej, dobra. No to dawaj robimy. Dobrze. Wyjdź. Z
się czujesz? Ty nie powinnaś leżeć w łóżku? Mama powiedziała, że jesteś bardzo chora. Boli cię brzuch i głowa, masz gorączkę, a ty sobie siedzisz po prostu na krześle i sobie lepisz z jakiejś plasteliny? Nie twoja sprawa. Wyjdź, zajęta jestem. No, moim zdaniem to ty powinnaś leżeć w łóżku, jak jesteś tak ciężko chora. A co ty na chorobach się znasz? A może jeszcze pielęgniarką jesteś? No dobrze, dziecko. Powiedz mi, co dokładnie ci dolega? Hania! Co mi dolega? Ty sobie ze mnie żartujesz? Och, dziecko, ja nie jestem żadna Hania, a poza tym nie ma tu żadnej Hani. Ja jestem Maria Zastrzyk. Widzę, że ta choroba naprawdę namieszała ci w głowie, ta gorączka. Masz się natychmiast położyć do łóżka i zobaczymy, co ci dolega. Zapraszam, już to nie są żarty. No już, dziecko, odsuń ten kot z twarzy i mów do mnie jak do normalnego człowieka. Już! Chcę do mamy. Twoja mama, z tego co mi wiadomo, musiała pilnie wyjść. A ty masz 10 czy 11 lat, więc chyba bez mamy przez chwilę przeżyjesz. Twoja mama mi powiedziała, że boli cię głowa, brzuch... Coś jeszcze? Dreszcze i mdłość. I boli mnie też pod kolanem. No cóż, będę musiała cię zbadać. Pokaż brzuch, ostukam. No już, dziecko, odsłaniaj ten brzuch, nie wydurniaj się. Boli cię teraz? Tak, boli. A teraz? Boli. A teraz? Boli. A teraz? Boli. A teraz? Boli. Teraz? Boli. Ach, cóż, podejrzewam, że to może być zapalenie wyrostka robaczkowego. Ja nie mam żadnych robaków. Ach, to jest taki narząd. Nie ma żadnych robaków. Ja dobrze jem. Normalne jedzenie. To nie zależy od tego. To na pewno jest u starszych ludzi. Ja nawet nie jestem nastolatką, więc nie mogę mieć wyrostka robaczkowego. Dziecko, każdy ma wyrostek robaczkowy. Ale niektórzy, na przykład chyba ty, mają zapalenie wyrostka robaczkowego. No i co się robi? Po prostu pigułka już jest z głowy? Żadna pigułka jest z głowy. Dziecko, to jest operacja. A potem zostaje tylko mała blizna. Operacja? Niby jaka? Rozcinają ci brzuch i wycinają ci ten wyrostek robaczkowy. I co się potem dzieje? No, tak jak mówiłam, masz tylko małą bliznę. To niech pani jeszcze raz ostuka. No nie wiem. Teraz? Już mniej. A teraz? Mniej. Teraz? Mniej. Teraz? Mniej. Teraz? Mniej. A teraz? Mniej. No nie wiem, dziecko. Coś mogłam zjeść. No, skoro mówisz, że mogłaś zjeść coś niedobrego, to może zmusisz się, żeby to wydalić z organizmu. Wydalić? Niby jak? No zwymiotować, dziecko. Jeśli tak można powiedzieć. Ale jak nie mam zwymiotować? Mam się zmusić? No, albo wsadzić głęboko dwa palce do buzi, albo dam ci specjalną miksturę. Specjalną miksturę. Dobrze, to idę. Już wróciłam. I jak się czujesz, dziecko? Lepiej? Lepiej. Znaczy gorzej. No dobrze, mikstura jest gotowa. A co ona taka różowa? Nie mogę zdradzić ci składu tej substancji. Chodź, idziemy. Ładnie pachnie. To pipi. Sprężę się. To jest mydło, zwariowała pani! Grzecznie się do mnie zwracaj. Nie zwariowała. No już, szybciej. Nie podziałało. Idziemy. Jeśli tak będziesz podchodziła do moich metod leczenia i dodatkowo będziesz tak się do mnie odzywała, to z niczego cię nie wyleczymy, a jeszcze bardziej pogorszysz swoją sytuację. Nie mam ochoty wymiotować.
testować. Ten sposób był sprawdzony u wielu moich pacjentów. Jedyny sposób, jaki teraz przychodzi mi do głowy, to zrobienie ci lewatywy. A to boli? Nie, nie boli. No to chcę lewatywy. W porządku, to idę. Lewatywa, łacina enema, lub inaczej wlew doodbytniczy. To odbytniczy? Co? No dobrze, to ja już mam rurkę gotową, robimy lewatywę. Chodź. Ja żadnej lewatywy nie będę robić. Nikt się nie wybiera. Dziecko, przecież mam cię doprowadzić do zdrowia. Tak, żebyś mogła się normalnie uczyć. Nie utrudniaj sobie wyzdrowienia. Zapraszam cię. Już jestem zdrowa. Głowa mnie nie boli, brzuch mnie nie boli, nie mam dreszczy, nie mam mdłości, nie chcę wymiotować. I no i mogłabym przebiec maraton i nawet bym mogła odrobić... Dziewczyny, wróciłam. O, mama wróciła. Zimno. Mamo, jak dobrze, że już jesteś. Melko. Już dobrze. Co się stało, kochanie? Wszystko dobrze? Lepiej się czujesz? Jestem zdrowa i mogę poprosić o cenę z angielskiego. No bardzo się cieszę, że taka duża energia w tobie. No jak tam było, siostro Mariu? Wszystko tam za Melką dobrze? Ta baba chciała mi zrobić lewatywę. Lewatywę? Lewatywę. I co? No i nie zrobiła, bo uciekła. Nie no, siostro Mariu, lewatywa to może trochę przesada. Ale czy jakieś lekarstwa były potrzebne? No dobrze, skoro lewatywa nie, to proponuję szczepionkę na wirusa lenia, ściemniacza i nieroba. Tak, tak, bardzo by się przydała. Proponuję Amelkę zaszczepić. Jeju, jaka wielka szczepionka! Nigdy w życiu takiej wielkiej nie widziałam! Oj, Amelko, no nic, chyba zdecydujemy. Tak, decydujemy na tą szczepionkę. Amelka! Amelka! Amelka, otwórz! Poczekam, aż wyjdzie. Taka dawka, myśli, że pani starczy? Chyba za mało. Myślę, że żeby starczyła chociaż do 8 klasy. Mhm. Ale w tyłek szczepionkę? Jak ja teraz będę siedziała na lekcjach. Hello. Hello. My name is Nika. What's your name? Amelka. Hello, Amelka. How are you today? Great. Great. Very good. Okay. Are you ready to start? Yes. Very good. Okay. Let's get started and let's look at our presentation.